Zygmunt Krasiński żył w latach 1812-1859. Był polskim poetą romantycznym oraz jednym z trzech wieszczów narodowych. Jego dzieło, Nieboska Komedia, to dramat romantyczny. Jego początkowa nazwa miała brzmieć Mąż. Dzieło to inspirowane było Boską Komedią Dantego. Głównymi bohaterami są hrabia Henryk, jego żona Maria, ich syn Orcio, pan Kracy, Leonard, dobre i złe duchy, anioł oraz szatan. Na początku dramatu czytamy dwa zacytowane motta. Pierwsze odnosi się do klasy arystokratów, która ze względu na popełnione błędy odchodzi w przeszłość. Drugie zaś wyraża odwieczny hamletowski dylemat egzystencjalny, którego uosobieniem jest w dramacie hrabia Henryk. W tekście wyróżnia się dwie części. Pierwsza to życie prywatne głównego bohatera dzieła, hrabiego Henryka. Część druga ukazuje natomiast jego działanie natury społeczno-historycznej. Hrabia Henryk, mąż i ojciec rodziny, zostaje wystawiony na pokusy zwodniczej poezji. Chór złych duchów nasyła na niego wizje, przedstawiające zniekształcone, wynaturzone ideały romantyzmu. Są to dziewica, która wyraża absolutną siłę miłości, jej wszechogarniający charakter oraz konieczność tworzenia poezji. Oraz sława, demonstrująca romantyczny indywidualizm w swej skrajnej, wypaczonej postaci. Tutaj bowiem sława oznacza jedynie pogardę wobec innych ludzi, wywyższanie się ponad nich. Kolejne widziadło, Eden, wyobrażać ma karykaturę i negację optymistycznego przekonania o spokoju życia na łonie natury, również niezależności i wolności. W dzień ślubu mąż obiecuje żonie wieczną miłość. Jednak już w noc poślubną, kiedy to nawiedza go we śnie dziewica, zdaje sobie sprawę, że zdradził swój ideał. Od tej chwili następuje stopniowy rozkład małżeństwa. Mąż przestaje rozmawiać z żoną, nie odpowiada na czułości, czeka na wezwanie dziewicy, by pójść za nią. Trwają przygotowania do chrztu. Gdy małżonkowie dyskutują, pojawia się dziewica. Mąż bez wahania udaje się za nią. Kiedy mężczyzna nie pojawia się na chrzcie syna, żona zapowiada przeznaczenie Orcia. Ma on być również poetą, ale jego los będzie tragiczny. Czeka go przedwczesna śmierć. Tymczasem mąż zdaje sobie sprawę z tragicznej pomyłki. Piękność okazuje się rozkładającym trupem. Głos anioła stróża wskazuje mężowi, na czym powinien skupić swe działania. Przedstawia mu mianowicie jedyną możliwość zbawienia dla tak wybujałych indywidualistów romantycznych, jakim jest on sam. Ma to być praktykowanie miłości biednych bliźnich w duchu ewangelistycznej moralności. Jego ambicja i sława nie pozwala mu jednak pójść za tym wezwaniem. Żona, która doznała wskutek odrzucenia pomieszania zmysłów, trafiła do domu wariatów. Tutaj przedstawia ona wypaczoną wizję świata, w którym Bóg oszalał, a świat pozbawiony jest jakichkolwiek wartości. Przepowiada ona również czekającą jej męża bitwę. W końcu żona umiera. 10-letni Orcio nie zachowuje się jak jego rówieśnicy. Zamiast beztrosko się bawić, jest stale smutny i melancholijny. Ma dziwne wizje i sprawia wrażenie nieobecnego, pochłoniętego niepojętą myślą. Podupada także na zdrowiu i powoli traci wzrok. Orcio wraz z ojcem odwiedzają grób matki i chłopiec ujawnia, że widzi często matkę we snach. Mąż spaceruje z filozofem. Rozmawiają na temat wyzwolenia kobiet i murzynów. O tym, że właśnie nadchodzi czas owego wyzwolenia. Filozof jest przedstawicielem stronnictwa ludzi wierzących w postęp i odrodzenie ludzkości, lecz tylko na drodze rewolucji okupionej krwią. Mąż pyta się, czy jego towarzysz widzi drzewo spróchniałe na drodze. Świadczy to o jego nie wierze w żadne dobro. Mąż nie wierzy już bowiem w nic. Wszystko zdaje mu się być bezużyteczne i bezsensowne. Nawet jego własne życie. Hrabia Henryk znajduje się w wąwozie, pomiędzy górami. Jest sam. Wygłasza monolog, w którym przyznaje się przed sobą, że nie ma w nim już żadnej wiary, miłości, a jedynie strach o obłąkanie i nieuchronną, całkowitą ślepotę Orcia.
Otaczają go głos anioła stróża oraz Mefisto. Pojawia się również orzeł i żmija. W ich rodzinnym domu, w pokoju, znajdują się mąż, lekarz oraz 14-letni Orcia. Lekarz zapowiada, że dziecko ma postępującą ślepotę, aż w końcu jego oczy przestaną już widzieć całkowicie. Mąż pyta wielokrotnie lekarza, czy nie da się nic zrobić w tej sprawie, że odda nawet pół swego majątku, byleby uzdrowić chłopaka. Medyk odpowiada, iż jest to zaćma i nie da się jej uleczyć. Hrabia pyta więc Orcia, czy ten jeszcze cokolwiek widzi. Chłopiec mówi, że teraz widzi już oczami duszy i słyszy głosy. To mu całkowicie wystarcza. Przechrzta zapewnia, że w miejscu tym, gdzie obecnie panuje ogromne bezprawie, gdzie panowie bez skrupułów wykorzystują swych podwładnych, gdzie szerzy się rzeź bez końca i wolność bez ładu, dochodzi do zatargów oraz złości. Właśnie tutaj zostanie osadzona nowa potęga Izraela, nowe państwo narodu wybranego. Aby tego dokonać, należy bowiem wpierw tylko tych panów kilku, tych kilku jeszcze zepchnąć w dół, trupy ich przysypać rozwalinami krzyża. Do szałasu wchodzi Leonard, jeden z przywódców rozszalałego, gotowego na wszystko tłumu. Wzywa on Przechrztę, aby udał się wraz z nim do Pankracego na rozmowę. Pankracy pyta Przechrztę, czy ten zna przypadkiem hrabiego Henryka, ponieważ chciałby, aby się do niego udał i przyprowadził przed jego oblicze na ważną rozmowę, która ma się odbyć pojutrze w nocy, najzupełniej potajemniej. Hrabia Henryk staje na czele walczącej o zachowanie dawnego porządku arystokracji, skupionej w okopach tzw. Świętej Trójcy. Naprzeciw niej stają zwycięzcy rewolucjoniści i klęska arystokracji jest jedynie kwestią czasu. Mąż przedostaje się w przebraniu do obozu przeciwnika i zwiedza go potajemnie. Widzi dziwaczne, bluźniercze obrzędy rewolucjonistów oraz słucha ich manifestacyjnych nawoływań o konieczności zemsty i zadośćuczynienia. Widzi, że przeważają wśród szeregów rewolucjonistów prostacy, osoby zawistne i żądne odwetu za wszelką cenę. Widzi też, że charakterystyczna dla tłumu niechęć wobec religii jest niekiedy skrajnie fanatyczna i pozbawiona rozsądnych argumentów. Dochodzi do konfrontacji bohatera z Pankracem. Owa dyskusja ujawnia spór światopoglądowy dwójki bohaterów. Henryk stwierdza z goryczą, że rewolucja nie przyniosła niczego dobrego. Wyraża przekonanie, że to, co zobaczył, czyli wszystkie stare zbrodnie świata ubrane w szaty świeże. Rojenia Pankracego wierzą ślepo, że powstanie nowy świat, nowa sprawiedliwość i moralność nie znajdują u Henryka zrozumienia. Różnice poglądów głównych bohaterów ujawniają też stopień zaawansowania kryzysowej sytuacji i niemożliwości pokojowego rozwiązania. Bohater powraca do swojego obozu, gdzie zostaje przyjęty z radością i nadzieją. Obóz hrabiego zostaje nazywany okopami Świętej Trójcy, ponieważ błogosławi im sam biskup. Hrabia nawołuje do walki w imię religii i prawdy, ale nie wszyscy są mu przychylni. Zawiązuje się grupa, która chce pozbyć się męża. Dochodzi do faktycznego starcia pomiędzy dwoma obozami. Scharakteryzowane zostają też sylwetki arystokratów. Ludzie skupieni wokół Henryka są słabi, bojaźliwi, źli z samej tylko natury. Henryk dowiaduje się, że jego klęska i niepowodzenie życiowe wynikają z tego, że podporządkował on swoje losy egoistycznym i skrajnie ambicjonalnym pobudkom, zapominając o innych. W książce czytamy: nic nie kochał, nic nie czcił prócz siebie. Opanowuje narastający wśród szeregów arystokratów bunt. Formując listę zarzutów pod ich adresem, wiele z nich powtarza się za Pankracem. Wiele z nich opowiada się po stronie Pankracego. Towarzyszący ojcu Orcio głosi upadek świata i jego ideałów. Podczas szturmu na twierdzę ginie chłopiec trafiony kulą. Sam Henryk, rozpaczony i wobec nieuchronnej bliskiej klęski, rzuca się w przepaść. Jego ostatnie słowa brzmią: Poezjo, bądź mi przeklęta.
Wskazuje tutaj on zatem na przyczynę swojego upadku. Rewolucjoniści triumfują i odbywa się nad pokonanymi. Większość z nich zostaje w końcu wymordowana. Triumf. Pankracy ma świadomość tego, że zwycięstwo okupione zostało zniszczeniami i dekonstrukcją istniejącego porządku. Ma nadzieję, że uda się jednak odkupić swe winy przez tworzenie świata nowej szczęśliwości. Ogarniają go wątpliwości na temat sensu rewolucji. Przedstawia mu się wizję Chrystusa, Mściciela, pod wrażeniem której umiera. Jego ostatnie słowa są znaczące. Brzmią one: Galilea victis, Galilejczyku, zwyciężyłeś. Ostatecznie klęskę ponosi również Pankracy. Zdaje on sobie sprawę, że budowanie czegoś, wcześniej niszcząc istniejący porządek, nie jest właściwym rozwiązaniem. Rozumie też, że czas odkupienia win, na który liczył, nie nadejdzie.